Rozdział 10. Waset, Teby, Luksor. Stolica faraonów w czasach nowego państwa położona była na prawym, to jest wschodnim, brzegu Nilu, około 600 km na północ od jego ujścia. Nowym państwem nazywają archeolodzy okres od roku 1550 przed naszą erą do 1076 przed naszą erą. W tym czasie Egiptem rządziły trzy dynastie. Kolejno, osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia dynastia. Starożytni Egipcjanie nazywali to miasto Waset. Kilka wieków później Grecy nazwali je Tebami. Z obu stron rzeki ciągną się łańcuchy wzgórz. Za górami ciągną się piaski. Na wschodzie sięgają do Morza Czerwonego. Na zachodzie rozścieliła się wielka, bezkresna pustynia. Na zachodnim brzegu Nilu na Pogórzu znajdowały się wielkie stołeczne nekropolie w wąwozach zwanych Doliną Królów i Doliną Królowych. Oprócz grobów monarchów egipskich, ich rodzin i dygnitarzy wznoszą się tutaj również liczne świątynie. Waset został zniszczony i opuszczony prawdopodobnie na skutek olbrzymiej powodzi, która unicestwiła pola, kanały nawadniające i budynki mieszkalne i uniemożliwiła na długie lata dalsze życie w tym miejscu. Pozostały tylko ruiny wspaniałych budowli. Teraz na obszarze dawnych tep znajdują się miasta Karnak i luksor, a na terenie przylegającym do lewego brzegu Nilu znajduje się miasteczko Kurna stanowiące bazę mieszkaniową dla turystów i archeologów. Są tu hoteliki i domy do wynajęcia, a do grobów królewskich jest stąd niedaleko. Połączenie z luksorem poprzez rzekę zapewnia prom. Jedyny most przekraczający Nil jest położony kilka kilometrów na południe. Po obu brzegach wiodą dobre drogi do Kairu. Po wylądowaniu na lotnisku w Luksorze zespół profesora Wilsona wziął trzy taksówki. W jednej, bagażowej, umieszczono sprzęt i bagaże osobiste, a pozostałymi dwiema pojechały po trzy osoby do domu wynajętego na ich mieszkanie. Budynek sprawiał wrażenie wygodnego domu wówczasowego. Był piętrowy. Na parterze oprócz kuchni i łazienki znajdował się obszerny salon i jeden pokój, który zajął profesor. Na piętro składały się dwa duże pokoje, które zajęły małżeństwa i dwa mniejsze przeznaczone dla kawalerów. Była tam również łazienka i malutkie pomieszczenie o nieokreślonym przeznaczeniu. Kuchnie i łazienki wyposażono w niezbędne dla turystów utensylia. Do domu przylegał garaż. Dom był otoczony małym ogródkiem, w którym rosły nieznane europejczykom egzotyczne rośliny. Mimo długiej podróży wszyscy oprócz profesora po rozpakowaniu bagaży przeprawili się na drugi brzeg do karnaku. Tam się rozdzielili. Starsza czwórka, która już znała tutejsze zabytki, udała się na zakupy, a młodsi zaczęli zwiedzanie od muzeum luksorskiego. Ponieważ słońce tu zachodzi zaraz po godzinie szóstej wieczorem i zmrok zapada szybko, wycieczka nie trwała długo. O siódmej wszyscy znowu byli w domu. Ponieważ nie paliły się żadne światła, a drzwi do pokoju profesora były zamknięte cicho. Bez kolacji udali się do swoich pokojów na piętrze. Umówili się na rozpoczęcie jutrzejszego dnia o dziewiątej. Zmęczeni szybko ułożyli się do snu i natychmiast zasnęli. Rano następnego dnia zasiedli wszyscy do śniadania przygotowanego przez panie. Profesor nie lubił jeść śniadań poza domem, co innego lunch i kolacja. Znające jego wymagania, panie zakupiły w Karnaku niezbędne artykuły spożywcze. Po posiłku nastąpiło rozdzielanie zadań na najbliższe dni. John Willis miał się udać do miasta, tak się nazywało Drugi Brzeg, by wynająć samochód osobowy dla ułatwienia poruszania się po dość rozległym terenie. Thomas Wroks, który za młodu podjął na krótko studia na Wydziale Inżynierii i liznął nieco geodezji, miał z młodymi kolegami udać się na koniec Doliny Królów i zrobić tachymetryczne pomiary terenu. Kobiety miały się zająć domem. O godzinie pół do jedenastej rozległ się dzwonek u drzwi wejściowych. To z pewnością z Zubairu stwierdził profesor. MacDonald otworzył drzwi, w których pojawił się czarnoskóry mężczyzna o twarzy zupełnie niemurzyńskiej. Rysy miał rasy białej, tylko kolor skóry był afrykański. Dzień dobry, panie profesorze, rzekł przybysz. Przywitał się ze wszystkimi i przedstawił się. Nazywam się Zubairu. Pan profesor zatrudnił mnie do pomocy. Wtrącił się Wilson. Zubairu mówi po arabsku, po angielsku i po murzyńsku, więc jest uniwersalnym pracownikiem. O, poliglota! zawołał z podziwem MacDonald. A ten język murzyński to jaki? Hausański, odpowiedział Murzyn. Hausa to kraj w północnej Nigerii i południowym Nigrze. Kolonialna granica rozdziela te ziemię. Językiem hausańskim mówią nie tylko hausańczycy, ale jest popularny prawie w całej Afryce Zachodniej. Nawet tu, w Egipcie, można spotkać ludzi znających mój język. Ilu to ludzi mieszka w tej jakiejś chaosie? zapytał Szaro. Zubairu spojrzał na niego sukosa. Jakieś trzydzieści milionów. Co? Niemożliwe. Szaro był zaskoczony. Takie duże plemię? Plemionami nazywali Anglicy afrykańskie narody, ale te czasy już minęły. Hausańczyk podniósł głos. Mój naród ma tysiącletnią pisaną historię. Niestety nigdy nie utworzył jednego dużego państwa, tylko był rozbity na kilka małych krajów. Przez to nazwa hausa rzadko występuje na mapach. Profesor Wilson powstał. Kiedyś Zubairu nam opowie więcej o swojej ojczyźnie. Teraz idźcie do swoich zajęć, a ja ustalę z nim plan robót na najbliższe dni. Wziął murzyna do swojego pokoju. Wroks wraz z MacDonaldem i Szaro wyruszyli do Doliny Królów. Zmieniając się, nieśli tachymetr. Statyw i dwie specjalne tyczki pomiarowe. Bez samochodu była to raczej długa wędrówka, przy czym większa jej część była nieciekawa. Dopiero gdy minęli parking koło grobu Ramzesa VII, pojawiły się liczne inne groby. Najciekawsze zostały udostępnione turystom. O tej wczesnej porze turystów było niewielu. W miejscu gdzie dolina się rozszerzała, znajdował się słynny grób Tutanchamona. MacDonald i Szaro chcieli go zwiedzić, ale Wroks się na to nie zgodził. Po pracy możecie tu zwiedzać wszystkie grobowce. Najpierw obowiązek, potem przyjemność. Przebyli jeszcze około 300 metrów raczej wąwozem niż doliną i stanęli przed grobem Totmesa III. Zmęczeni usiedli na ziemi i patrzyli na metalowe schody. Które prowadziły do wejścia do grobu znajdującego się na skalnej półce jakieś 30 metrów ponad dnem parowu. Jak my tu zrobimy pomiary, zastanawiał się MacDonald. Trzeba by umieć latać nad tymi zboczami. Poradzimy sobie. Nie musimy dokładnie wszystkiego mierzyć. Trzeba tylko uchwycić najważniejsze punkty, żeby potem można było sporządzić orientacyjną mapę. Która się może przydać do nanoszenia miejsc znalezisk, pocieszał go wroks. Szaro się nie odzywał. MacDonald nadal miał obiekcję. Jak tu mamy szukać tych znalezisk? Po tych stromiznach nie da się chodzić. Nie takie trudności pokonywali odkrywcy. Gdyby nie trudności, wszystko byłoby dawno odkryte. Wy jesteście młodzi i trochę wspinaczki wam nie zaszkodzi. Ja zajmę stanowisko przy wejściu do grobu. Muszę się wspiąć stachimetrem po tych stopniach. Jak się ustawię, będziecie chodzić coraz wyżej styczkami z reflektorami po najbardziej charakterystycznych punktach. Potem przejdziecie w poziomie na odległość jakichś dwudziestu metrów i zaczniecie stopniowo schodzić z góry. Nie ma tu żadnych budowli ani sztucznych obiektów. Tylko skalny zbocza. Trzeba tylko uchwycić stromość w różnych miejscach. Ja po wykonaniu pomiaru pomacham, żebyście szli dalej. Myślę, że będziecie mnie słyszeć, gdy krzyknę coś do Was. Na dziś wystarczy, jak dojdziecie do poziomu wierzchu tych schodów, czyli wejścia do grobu. Jutro wyjdziecie wyżej. Ojej, westchnął Szaro. Jeszcze jutro. Nie przeżyję. Nie płacz. Dawniej chodziłbyś z ciężką drewnianą łatą. Teraz, dzięki dalmierzom optycznym, nosisz tylko lekki reflektorek na cienkiej tyczce. Możesz się nawet nią podpierać. No, ja się gramolę na górę. Zaczął się wspinać po schodach z tachimetrem w jednej ręce i statywem w drugiej. Mimo pokaźnej tuszy szło mu to sprawnie. Zaczęła się ciężka fizyczna praca. Po dwóch godzinach szaro usiadł w jakimś dołku i nie reagował na wołania wroksa. Ten, widząc ten strajk, zrezygnował z kontynuowania pracy i wezwał robotników do siebie. Na dziś musimy zakończyć, bo wy jesteście za słabi do takiej pracy. Następnym razem wezmę kopaczy, których załatwi nam Zubairu. Nie trzeba było się tak wyśpieszać z tą robotą. Góry nie uciekną. Profesor kazał to wykonać. Bronił się wroks, więc co mogłem zrobić? I tak będzie niezadowolony, że nie skończyłem pomiarów. To w ogóle nie jest zajęcie dla archeologów, tylko dla geodetów. Wroks machnął ręką i zaczął schodzić po schodach. Archeolodzy nie robią takich pomiarów, przyznał. A jeśli jest taka potrzeba, to zatrudniają geodetów. A może, jak już tu jesteśmy, to byśmy tak zwiedzili ten grobowiec, zaproponował ni stąd, ni zowąd szaro. Przecież jesteś tak zmęczony, że nie możesz się ruszać, sarkastycznie rzekł Wroks. Tam są takie schody, że padniesz na nich. Będziesz tu jeszcze tyle razy, że będziesz miał możliwość nieraz zabawić się w turystę. Może masz rację. Bolą mnie nogi po tych górskich spacerkach. Wracamy do domu, zarządził Wrox. Zanim się dowleczemy, będzie pora na lunch. Gdzie pójdziemy na ten lunch? spytał MacDonald. Nie nasze zmartwienie. Profesor zadecyduje. On tu wszystko zna. Żeby tylko nie trzeba było daleko chodzić, jęknął szaro. Może John już przyjedzie samochodem. To mnie uratuje. Twarz narzekającego młodzieńca trochę się rozjaśniła. Ale, dodał Wroks, nie wiadomo, czy mają tutaj takie duże auta. Jest nas siedmioro. Jeżeli samochód będzie pięcioosobowy, wydwaj będzie chodzić na nogach. Szaro się zatrzymał i zgarbił. Niemożliwe. To niesprawiedliwe. W takim wypadku trzeba wynająć dwa samochody. Powiedz to profesorowi. On tu rządzi i dysponuje pieniędzmi. Przecież to pieniądze od Horwitza Nie wiem, ile on przeznaczył na nasz wypad. Nie jest zbyt hojny. Może będziemy musieli szybko wracać, bo fundusze się wyczerpią. Dalej szli, milcząc. Każdy rozważał w myśli swoje problemy. Kiedy doszli do domu, garaż był otwarty, a w nim stał Fort Grand to Szaro podbiegł i zajrzał do wnętrza. Odetchnął. Auto było siedmioosobowe, akurat dla całej ekipy. Zadzwonili do drzwi. Otworzyła im pani Wendy Wroks. Wykrzyknęła. Co się stało? Tacy jesteście jacy silni niż rano. Źle wyglądacie. Pani mąż dał nam taki wycisk, że nie czujemy nóg. Pani wędy się odwróciła, żeby ukryć uśmiech. Odpocznijcie chwilę. Pan profesor zaprowadzi nas na lunch. Zaprowadzi pomyślał Szaro znowu na nogach ale nie trzeba było iść daleko. Na sąsiedniej uliczce był hotel o niemiłej nazwie Scorpion House, ale o dobrej restauracji z obsługą mówiącą dobrze po angielsku. Jedli na koszt chorowitza, co chcieli i ile chcieli, tylko za alkohol, kto pił, musiał zapłacić z własnej kieszeni. Rozmowa przy stole się nie kleiła. Właściwie mówił tylko profesor. Rozdzielał pracę na najbliższy dzień. Mister Wrok dokończy jutro pomiary i narysuje mapę. Mistress Zwrog zrobi zdjęcia stanu, że tak powiem, zerowego. Państwo Willisowie dowiedzą się, jakie jest hasło do Wi-Fi w domu, w którym mieszkamy i uruchomią nasze komputery. Mam nadzieję, że będzie można bez problemów korzystać z internetu. Aha, odradzam telefonowanie za granicę z komórek lub smartfonów. Ceny tych rozmów są w Egipcie chyba najwyższe w świecie. O, wyrwało się MacDonaldowi. Tak, niestety tu jest, rzekł Willis. Przekonałem się na własnej skórze. Profesor mówił dalej. Młodzież może sobie zwiedzić dolinę, żeby potem nie tracili na to czasu przy pracy. Zbadajcie, gdzie są toalety. To ważne. Na razie będziemy mieli dużo wolnego czasu. Rozłożył ręce. Kopacze będą poszukiwać miejsc, gdzie skała nie jest lita, gdzie dawno temu zasypano wejście do grobowca. Zubairu wie, jak się do tego zabrać. Pokieruje robotnikami. Zrobią również drewniany dach na słupach dla ochrony przed słońcem dla nas, dla sprzętu i dla napojów. Ja obejdę wszystkie aktualne stanowiska archeologiczne, poszukam znajomych i zasięgnę informacji. Nie widziałem dzisiaj nikogo powiedział Wroks a przecież przeszliśmy całą dolinę jest jeszcze druga dolina Dolina Królowych tam też pracują archeologowie i na drugim brzegu także. Życzę panu profesorowi powodzenia uśmiechnął się Wroks. Zawsze w towarzystwie jest raźniej. Szczególnie wieczorami, zakończył Wilson i podniósł się z stołu. Dziś, na przykład, ani pracy, ani rozrywek. Będziemy się nudzić. Wszyscy się poderwali z krzeseł i powoli opuszczali restaurację. Pod domem stał Zubairu, czekając na profesora. Aha, profesor stuknął się w czoło. Nie dałem ci klucza. Zapomniałem. Zaraz ci pokażę miejsce, gdzie chowamy klucz, jak wszyscy wychodzimy z domu. Masz wolny wstęp do domu i do mojego pokoju. A teraz, chodź ze mną, pogadamy o tym, co ci się udało zrobić dotychczas. Poprowadził murzyna do swojego gabinetu i zamknął za nim drzwi. Nie wiadomo, o czym rozmawiali, ale trwało to dosyć długo. Kiedy wreszcie Zubairu opuszczał profesorski pokój, wyglądał na bardzo zadowolonego, uśmiechał się i wychodząc, żegnał się wesoło, patrząc z przekąsem na Szaro. Barka Dadare Saigobe Nikt nie zrozumiał, co to miało znaczyć, ale dało się wyczuć, że to jest coś miłego. Każdy, nawet Szaro, coś mruknął w odpowiedzi, czując. Że to niewinny żart ze strony czarnego.